Cześć Ela, niezwykle miło Cię widzieć na Twojej ściance programu Nasz Nowy Dom. Po przejęciu roli powiedziałaś, że będziesz chciała tam wprowadzić coś od siebie. Co to jest? Bo już kilka odcinków macie nagrane. Tak, ale ja nie chcę zdradzać, co to jest. Ja bym chciała, żeby widzowie mogli dostrzec te zmiany, mam nadzieję, oglądając program. To niektóre zmiany po prostu się wydarzyły. Bo tak się ułożyło, bo to jest żywy organizm, to są żywi ludzie, żywe emocje i czasem zadziałaliśmy troszkę spontanicznie. Okazało się, że to chyba działa i parę rzeczy jest takich, które już zostały. Mnie bardzo zastanawia, jak zareagowała na ciebie ta pierwsza rodzina, która, wiesz, tam zapukałaś, dzień dobry, to ja będę wam remontowała. Ta pierwsza rodzina w pierwszym odcinku, która nie zobaczyła pani Kasi, tylko ciebie. Jaka była ich reakcja i czy była ona jakaś widoczna, czy zupełnie nie było tego tematu? Nie do końca mogę na to odpowiedzieć, dlatego, że to też była pewna zmiana. To nie do końca było tak, że pukałam, więc już trochę zdradziłam. Mhm. Natomiast absolutnie to był ogromny szok. W ogóle dla bohaterki naszej pierwszej, którą miałam przyjemność poznać, która bardzo emocjonalnie zareagowała, niesamowicie ciepło mnie przyjęła, mocno mnie wyściskała, a potem popłakałyśmy się trochę obie. A jak ten program Cię zmienił? Bo pewnie w jakimś stopniu na pewno. Zdecydowanie bardziej doceniam to, co mam. To, że mam cudowną rodzinę, mam fantastycznych przyjaciół, ludzi, którzy mnie kochają, których ja kocham, że zdrowie w miarę nam dopisuje, bo mam taką świadomość, że jak się ma to wszystko, mam pracę przede wszystkim, którą kocham i to jest też rzadkość, że robię coś, co nie tylko daje mi satysfakcję finansową, ale przede wszystkim coś, co sprawia mi ogromną przyjemność. Mówię to zarówno o serialach, o telewizji i o moim ukochanym teatrze. I to jest bardzo dużo, patrząc też w jakich warunkach żyją ludzie, z jakimi problemami oni się borykają, to odczuwam ogromną wdzięczność. W niektórych polskich domach nie ma nawet łazienki. Co ty o tym sądzisz jako prowadząca program Nasz Nowy Dom? To jest bardzo zawsze trudny temat, bo wydaje nam się, że teraz to jest norma, no, posiadanie łazienki to jest coś oczywistego, a jednak tak nie jest i to jest zawsze bardzo trudne, szczególnie jeżeli w tych rodzinach jeszcze są dzieci albo są osoby, którymi trzeba się opiekować, to jest dla nich ogromne utrudnienie i to jest zawsze pewnego rodzaju ból w serduchu, że to są ludzie, którym brakuje właśnie takich podstawowych rzeczy, no bo łazienka dla ciebie, dla mnie, dla większości z Państwa, jest czymś absolutnie naturalnym. Czymś, co w naszym myśleniu ma każdy, a okazuje się, że nie. A czy Twoim zdaniem powinno być jakieś dofinansowanie, żeby te łazienki budować w tych domach, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby nie zostawiać tych ludzi, żeby dać im takie minimum do życia? Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że każde dofinansowanie byłoby dobre, natomiast fajnie, jeżeli byłyby jakieś rodzaje wsparcia, bo to są też często bardzo dumni ludzie i jakby większość z nich, jak nie wszyscy, mówi nam, że oni nie potrzebują jałmużny. Oni czasem potrzebują pomocnej dłoni, pracy czy jakiegoś wsparcia, nawet częściowego, finansowego. I to już by sprawiło, że im było łatwiej chociażby na przykład taką łazienkę stworzyć. Natomiast pamiętajmy, to nie jest tylko tak, że trzeba mieć pomieszczenie, trzeba je wykafelkować i wstawić toaletę i wannę albo prysznic. Nie, to trzeba podciągnąć całą hydraulikę, trzeba mieć wszystkie odpływy, rury, to wszystko trzeba stworzyć. To jest naprawdę ogrom pracy, ogrom. A mnie bardzo zastanawia, czy wasi bohaterowie mają problem z przyjmowaniem tej waszej pomocy? Myślę, że ciężko jest prosić o pomoc każdemu z nas i to nigdy nie jest łatwe. Natomiast oni zdają sobie sprawę, że ta pomoc jest im potrzebna. Najczęściej robią to nawet nie dla siebie, robią to dla swoich dzieci, wnuków, bo chcą, żeby one miały lepiej. To one są dla nich najważniejsze, a siebie stawiają gdzieś w tym wszystkim na drugim miejscu. Czekamy na emisję. Wszystkiego dobrego. Bardzo ślicznie dziękuję.